Pomorska Telewizja Narodowa, Sławomir Ziembiński. Jesteśmy w Sądzie Okręgowym i za chwilę będziemy rozmawiać z panem rzecznikiem. Może pan się przedstawi, panie rzeczniku? Tomasz Abramski, rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku. Rozumiem. Panie rzeczniku, jest sprawa tego typu, czy dziennikarz na jakich zasadach może filmować rozprawy sądowe, bo ja ostatnio powiem tak, ja filmowałem, prawda, rozprawę, proszę pana, w sądzie na Piekarniczej i tam była publikacja wyroku i pani sędzina tylko wzięła legitymację prasową, poszła do prezesa sądu, spytała się, czy mogę. No i dostałem pozwolenie, zrobiono to. Natomiast wczoraj to byłem na rozprawie tutaj u pana Waldemara Raczkiewicza, oskarżonego, gdzie no, trudna sytuacja nastąpiła, gdzie właśnie jeden z obserwatorów, bo był na sali jako obserwator, pan prezes Stowarzyszenia Spółdzielni Świetlik, Tomasz Chodnikiewicz, został aresztowany na rozprawie jako obserwator, bo nie wytrzymał i coś powiedział na rozprawie do sędziny. Powiedział, że no niestety ten oskarżony powinien pochować matkę, która do 8 sierpnia jest na Marzalce, bo umarła 8 sierpnia, a nie może dzięki sądowi. I powiedział, że pani będzie miała wyrzuty sumienia, pani sędzina, nie będzie mogła spać. No za to został aresztowany. I właśnie chciałem się zapytać też o tego pana, co się z nim dzieje. I jak wygląda procedura zgłaszania się do rejestracji procesu sądowego, dźwięku i filmu? Jeżeli rozprawa jest jawna, to przewodniczący rozprawy decyduje, czy na podstawie przepisów kodeksu karnego, postępowania karnego, czy zezwala na utrwalanie treści. Są takie sytuacje, że dziennikarze mogą utrwalać rozprawy, a czasami przewodniczący z różnych względów może na to nie pozwolić. Utajnia. Na to nie tyle utajnia, co mogą być osoby obecne na rozprawie, natomiast z pewnych względów może nie wyrazić, jeżeli uzna, że jest to niewłaściwe, nie służy dobrze procesowi, może nie zezwolić na rejestrację. Inną rzeczą jest sprawa, kiedy jest wyłączona jawność, wtedy wiadomo, że nie może być utrwalany przebieg rozprawy. Rozumiem, a publikacja wyroku, czy na to trzeba mieć zgodę, żeby wejść i sfilmować publikację wyroku? Czy są jawne takie publikacje? Treść wyroku jest jawna, ale jeżeli chodzi o nagrywanie, to też jest to decyzja generalnie sądu. W większości przypadków sąd zgadza się na to, żeby treść wyroku była... Treść wyroku zawsze jest jawna i w większości wypadków sąd zgadza się na to, żeby nagrywać również ogłaszanie treści wyroku. No dzisiaj akurat byłem na rozprawie, no, gdzie no, wyrok nagrałem, ale uzasadnienie już nie mogłem nagrać. Czy to jest dopuszczalne? Jeżeli jest rozprawa z wyłączeniem jawności się toczy, to sąd zezwala na nagranie treści wyroku, ale uzasadnienie oczywiście wtedy nie jest jawne, jeżeli rozprawa toczyła się niejawnie. Na Amber Gold, na tą rozprawę trzeba było mieć akredytację. Czy na inne rozprawy też trzeba robić akredytację, czy można przyjść na rozprawę i poprosić sąd o złożyć wniosek na rozprawie o filmowanie? Są różne sprawy. Jeżeli sprawy są duże, cieszą się dużym zainteresowaniem mediów, publiczności, to sąd wtedy wystawia zezwolenia na wejście. Generalnie w zwykłych sprawach to przewodniczący posiedzenia decyduje, kto może brać udział, kto może utrwalać. No jeżeli jest rozprawa jawna, to każdy może brać udział w charakterze publiczności, natomiast nagrywać za zgodą przewodniczącego. Rozumiem. A wczoraj no, został aresztowany podczas rozprawy za te słowa, które wypowiedział w stosunku do sędziego. To zostało uznane jako zastraszanie sędziego, no to ja nie wiem, że sumienie to zastrasza. Ale czy może mi pan powiedzieć, panie rzeczniku, co się stało? Czy dostał jakiś wyrok? Ten pan, bo go nie ma, ja nie mam kontaktu z nim. Pan Tomasz Chodnikiewicz został zatrzymany przez policję sądową wczoraj podczas rozprawy na korytarzu. Sfilmowałem to nawet. Ja nie znam szczegółów, natomiast jest taka możliwość, że sąd może zastosować środki porządkowe, między innymi może zastosować karę porządkową aresztu. Taka osoba jest wtedy osadzana. Ja nie znam szczegółów tej sprawy, natomiast każda decyzja podlega zaskarżeniu. Ja nie będę oceniał tej decyzji. Jeżeli zapadła taka decyzja, to nie do mnie należy ocena, ale taka osoba zatrzymana może złożyć w terminie 7 dni zażalenie i to zażalenie i domagać się zbadania zasadności tej decyzji. Jasne. No jak długo może być zatrzymana taka osoba dzięki tej... Nie wiem jaka jest decyzja. Do 14 dni do 14 może zastosować, natomiast jak tutaj sąd zastosował, to nie znam szczegółów tej sprawy. Natomiast jeżeli ktoś się nie zgadza z tą decyzją, powinien niezwłocznie złożyć zażalenie. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.